Identyfikator podmiotu SCP-096. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. Podmiot przechowywany jest w celi, hermetycznym sześcianie ze stali o ścianie szerokości 5 metrów. Obowiązkiem jest cotygodniowe sprawdzanie przechowalni pod kątem znalezienia wszelkich pęknięć i dziur. W celi SCP-096 nie może znajdować się żadne urządzenie nagrywające. Ochrona używać będzie preinstalowanych czujników zmian ciśnienia i detektorów laserowych, by upewnić się, że SCP-096 ciągle znajduje się w celi. Nie wolno wykonywać żadnych zdjęć, materiałów filmowych, ani audio dotyczących SCP-096 bez uprzedniego zezwolenia od doktora i O5. Opis. SCP-096 to humanoid mierzący około 2,38 metra. Podmiot nie posiada znacznej masy mięśniowej. Wstępna analiza wykazuje na ciężkie niedożywienie. Ramiona podmiotu nie odpowiadają proporcjonalnie reszcie ciała. Każda z rąk mierzy około 1,5 metra długości. Skóra pozbawiona jest pigmentu. Nie stwierdzono owłosienia. Żuchwa SCP-096 może się opuścić, tworząc w rezultacie otwór gębowy czterokrotnie większy od normy ludzkiej. Inne szczegóły twarzy odpowiadają prawidłom ludzkim, jednakże oczy są również pozbawione pigmentu. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy SCP-096 jest ślepy, czy nie. SCP-096 nie wykazuje obecności wyższych funkcji mózgowych. Obecnie jest traktowany jako obiekt nierozumny. Normalnie SCP-096 jest niezwykle łagodny. Czujniki zmiany ciśnienia wewnątrz celi wykazują na to, że obiekt większość dnia spędza na powolnym i regularnym spacerowaniu wzdłuż wschodniej ściany przechowalni. Jednakże, jeżeli ktoś spojrzy na twarz SCP-096, niezależnie od tego, czy bezpośrednio, na nagranie wideo, czy na zdjęcie, podmiot wejdzie w stan silnej męki emocjonalnej. SCP-096 zakryje twarz swoimi dłońmi i zacznie krzyczeć, płakać oraz bełkotać niespójne wyrażenia. W czasie około 1 do 2 minut od pierwszego obejrzenia twarzy obiektu, SCP-096 zacznie biec w kierunku osoby, która ujrzała jego twarz. Od tej chwili będziemy nazywać ją SCP-096-1. Udokumentowane prędkości wskazują na wartości od 35 km do km na godzinę i zdają się uzależnione od odległości podmiotu od SCP-096-1. W tej chwili nie znamy sposobu ani materiału, który będzie w stanie zatrzymać ruch SCP-096. Najprawdopodobniej właściwa pozycja SCP-096-1 nie ma wpływu na reakcję SCP-096. Podmiot zdaje się posiadać wrodzoną zdolność znajdowania SCP-096-1. Notatka. Ta reakcja nie nastąpi, jeżeli obserwator obejrzy artystyczne przedstawienie podmiotu. Szczegóły w dokumencie 096-1. Po dotarciu obiektu do miejsca przebywania SCP-096-1, podmiot zabije i... SCP-096-1. Po żadnym takim zgonie nie odnaleziono szczątków SCP-096-1. SCP-096 usiądzie wtedy na kilka minut i chwilę po uspokojeniu się ponownie stanie się nadzwyczajnie łagodny. Następnie spróbuje powrócić do swojego naturalnego zachowania, czyli... Z powodu możliwej masowej reakcji łańcuchowej, włączając w to dekonspirację fundacji i masowe zgony cywilów, odzyskanie obiektu musi być traktowane jako najwyższy priorytet. Doktor utworzył również petycję celem natychmiastowego zneutralizowania SCP-096. Szczegóły w przesłuchaniu 096-1. Rozkaz neutralizujący oczekuje na akceptację. Zmieniono. Rozkaz został rozpatrzony pozytywnie i zostanie wykonany przez doktora dnia. Szczegóły w incydencie 096-1A. Audiolog z przesłuchania 096-1. Przesłuchujący doktor... Przesłuchiwany. Kapitan w stanie spoczynku... Były dowódca zespołu odzyskującego Zulu 9A. Incydent podczas odzyskiwania 096-1A. Początek nagrania. Strefa badawcza... Do dupy, kiedy przydzielono ci zadanie odzyskania. Nie masz pojęcia, czym ta zaraza jest. Tyle co technik zdoła wydobyć jakieś informacje. A jak powiedzą ci, o co naprawdę chodzi, to jesteś szczęściarzem. Powiedzieli nam, torba na łeb i z powrotem.
Ale nie wspomnieli do chuja, że mamy na to cholerstwo nie patrzeć! Czy mógłbyś opisać tę misję? Ta, wybacz. Mieliśmy dwa śmigłowce. Jeden z moją drużyną i drugi z asystą Zulu 9B i doktorem... Spostrzegliśmy cel jakieś 2 kilki na północ od naszej ścieżki patrolowej. Raczej się na nas nie patrzył, bo wtedy by nas załatwił na miejscu. W swoim raporcie stwierdziłeś, że SCP-096 nie reagował na zimno? To był minus stopni Celsjusza. Właściwie to było minus... I tak, dziwactwo było rozebrane do rosołu i nawet się nie trząsło z zimna. Mniejsza o to. Wylądowaliśmy, zbliżyliśmy się do celu, a kapral... przygotował się do złapania obiektu. Wtedy zadzwonił doktor... Odszedłem na bok, żeby z nim porozmawiać. I w ten sposób uratowałem swoje dupsko. Cel pewnie obrócił się do tyłu, a cała moja formacja ujrzała jego twarz. Wtedy SCP-096 wszedł we wstrząśnięty stan emocjonalny? Ta. Przepraszam, zaswędziało mnie na jajach. Bywa. Więc nie ujrzałem twarzy tego czegoś. Moja formacja to zrobiła i zapłaciła za to swoimi tyłkami. Czy mógłbyś się bardziej zagłębić w szczegóły? Ta. Zaczęło na nas krzyczeć i płakać. Nie brzmiało jak jakieś zwierzę, tylko jak człowiek. Naprawdę, kurwa popieprzone. Otworzyliśmy do niego ogień, kiedy podniósł kaprala i wyrwał mu nogę. Na Boga! Krzyczał, prosił o pomoc! Wyjebaliśmy w cel mnóstwo amunicji. Bez ustanku waliliśmy w niego, a to nic. W końcu zaczęło go... Wtedy rozkazałeś użyć wyrzutni... AT-4HEDT? Działo przeciwpancerne. Targaliśmy je ze sobą, odkąd SCP... dał nogi. Rozrywało czołg jak slajtaśmę. Tak samo walnęliśmy w obiekt. Czy SCP-096 odniósł ciężkie obrażenia? Kurewskie nic! Nadal rozpierdalał mój zespół, mając połowę torsu. Jednakże podmiot odniósł obrażenia. Jeśli tak, to dobrze to ukrywał. Powiedziałbym, że stracił wszystkie organy wewnętrzne, całą krew, a zdawał się tego nie dostrzegać. Kości nadal trzymały się razem i kontynuował rozpierdalanie mojej formacji. W takim razie właściwie nie wyrządziliście żadnych obrażeń strukturalnych. Możesz oszacować liczbę wystrzelonych nabojów? Dolną granicę? 1000. Nasz szturmowiec nie spuszczał palca ze swojego gału 19 przez jakieś 20 sekund. 20 pierdolonych sekund! To daje jakieś 60 nabojów kalibru 50 wpompowanych w to cholerstwo. Równie dobry efekt dałoby oplucie celu. Wtedy doleciała Zulu 9B. Ta, a moja drużyna była rozpieprzona. Zulu 9B zdołała pozyskać cholerstwo, a on po prostu usiadł. Wsadziliśmy go do helikoptera i przywlekliśmy go tutaj. Nie mam pojęcia, jak to się stało, że nie ujrzałem jego twarzy. Może Bóg, albo Budda, albo coś decydowało, że będę nadal żył. Zdobyliśmy artystyczne przedstawienie twarzy SCP-096. Chciałbyś rzucić na to okiem? Wiesz co? Po usłyszeniu krzyków tego czegoś i moich ludzi, nie chcę mieć twarzy, do której będę w stanie to przypisać. Nie. Po prostu nie. W porządku. To by było na tyle. Dziękuję, kapitanie. Oficjalnie wzywam do terminacji SCP-096 tak szybko, jak będzie to możliwe.